Witajcie. Czasem jest tak, że coś robimy i zostaje nam sporo ścinek. Trochę ścinek. Tych ścinek czasem jest, no szkoda wyrzucić, tak? Tu mam taki dość pokaźny plik ścinek, które spokojnie mogę użyć. Tu mam jeszcze, żeby nie szalesić, tu mam jeszcze trochę elementów do wycinania. Mam kilka całych arkuszy. Podobnie mam tutaj. Tu mam kolekcję od chłopaków, od Scrap Boysów. I tutaj też zostało mi trochę ścinek, kilka całych arkuszy. Wiecie, na normalny album to trochę mało. Na normalny album trochę mało. Ale wiecie, ja lubię wyzwania i postanowiłam, że z tego, co mi tutaj zostało, zrobię sobie mini albumiki. Tu już mam przygotowane okładki. Albumiki będą takiej samej wielkości. W dwóch różnych kolorystykach, dwa różne, zupełnie odmienne tematy, bo jeden będzie dziecięcy, jeden będzie taki, nie wiem, kolekcja Flower Story od chłopaków, więc ona jest taka, wiecie, ni to męska, ni to kwiatowa, ni to kobieca, taka inna. Ja się zabieram do pracy, chciałam tylko po prostu nagrać wstęp. Ja się zabieram do pracy i za chwilę Wam pokażę, co mi z tego wyszło. Mówię, taki ścinek zdarza się, zwłaszcza osoby, które dopiero zaczynają, tak, które zaczynają, nie bardzo wiedzą jeszcze, jak wyliczyć, ile potrzebują papieru, kupują na zapas. Ja też mam tak, że miałam, teraz już nie, teraz już kupuję jedną kolekcję, wykorzystuję tą jedną kolekcję praktycznie w całości, ale kiedyś tak miałam, że właśnie kupowałam na zapas. Czasem jest tak, że potrzebujemy też zrobić mniejszą pracę, więc te ścinki gdzieś tam nam zostają i chcę Wam właśnie pokazać, co można zrobić z takich ścinek, kiedy już nam zostanie ich na tyle dużo, żeby stworzyć jakieś małe, mini. Dobra, czyli ja za chwilę do Was wracam, żeby Wam pokazać już gotowy efekt mojej pracy. Jakiś czas później, tak wygląda efekt mojej pracy. Moment, tutaj ruszam trochę tłem. Dwa maluszki na jednakowym rozmiarze bazy, czyli jest to rozmiar stron 5 cali na 5 cali, czyli jakieś 12,5 cm na 12,5 cm. Dwie odmienne kolekcje, dwie różne bazy, dwa różne charaktery, a także dwie różne pojemności zdjęć. No nie oszukujmy się, papierów tych dziecięcych miałam trochę więcej. Dużo więcej. Miałam dużo więcej, mogłam więcej zmieścić, mogłam więcej zrobić, pomimo tego, że album jest niewielkich rozmiarów, ale zacznijmy od tego albumu, który jest zrobiony z papierów od Scrap Boysów. Ale ruszyłam Wami, przepraszam. Albumik jest jeden i drugi. Są to dwa albumiki, które są resztkowe, czyli powstały z tego, co mi zostało po wcześniejszych pracach. Ten albumik chłopaków pokażę Wam w innym filmie i się skupię na nim po prostu w innym filmie. Nie wiem, czy będzie przed tym, czy po tym filmie, co teraz nagrywam. Nie wiem jeszcze jaka będzie kolejność rzucania tych filmów, ale albumik z papierami od Scrap Boysów powstał jeszcze jeden i to jest album, który powstał z tego, co mi pozostało po poprzednim albumie. Na okładce mamy jeden z elementów do wycinania, ramkę, tam była ramka do wycinania. Na tej ramce, w tej ramce były motylki. Tu były motylki. Ja z elementów do wycinania też wycięłam takie same motylki. Wygięłam, pokryłam glossy akcent i przykleiłam i tutaj nadałam takiej trójwymiarowości. Ramka też jest podklejona na dystansie. Album posiada 6 kart, bindowany stack the deck i strony, całe te strony, dwie strony tutaj, całe to bindowanie w ten sposób, to jest jedna kartka. I tak są wszystkie strony zrobione w jednym i w drugim albumie. Czyli baza razem z bindowaniem, strony razem z bindowaniem są jedną konstrukcją. Dobra, otwieramy. Na stronie okładkowej mamy kieszeń, dwie maty na zdjęcia. Album z racji swoich rozmiarów pomieści zdjęcia połowy formatu 10x15, czyli jakieś 7,5 na 10. Trochę się pomieści tych zdjęć, więc spokojnie.
Jeżeli nie chcemy przykrywać na przykład takiej grafiki, jak jest tutaj, no to trudno, to nie przykryjemy i nie będzie tutaj zdjęcia, tak? A jeżeli nie chcemy, żeby moment, wezmę taką matę, która jest tutaj biała. Jeżeli nie chcemy przykrywać, to po prostu nie przyklejemy, a jeżeli chcemy, to możemy zmieścić zdjęcia i w pionie, i w poziomie. Na klapce pomieści się zdjęcie tutaj w poziomie. Też zdjęcie połowy formatu 10x15. Następna strona. W ten sposób tutaj otwieramy klapkę i mamy tak. Ozdób jest naprawdę niewiele. To jest album tak małych rozmiarów, że tutaj nawet nie ma potrzeby dawania nie wiadomo jak ilości rozmiarów. Belly band, dwie maty na zdjęcia. Tutaj na tej stronie mamy tak. Klapkę i mamy coś takiego, książeczkę otwierano. Tutaj pod ten element tutaj spokojnie umieścimy zdjęcie. Spokojnie uda nam się umieścić zdjęcie, więc jest ok. Następna strona, kieszeń, też dwie maty na zdjęcia. Tutaj też możemy umieścić zdjęcie w pionie lub w poziomie. Grafika robi całą robotę, dlatego tutaj też nic nie umieszczałam. Kolejny belly band, dwie maty. I tutaj jest podobnie jak wcześniej, ale tutaj raczej bym sugerowała się, żeby zdjęcie było w poziomie. Kolejna strona. Klapka. Też tutaj się nic takiego nie dzieje. Maszyna do pisania. Na tej stronie też jest, ta strona jest taka, że tam jest ta maszyna do pisania. Ja ją wyciąłam z elementów do wycinania i podkleiłam ją w taki sposób, żeby tutaj pod tą maszynę można było wsunąć zdjęcie w pionie czy w poziomie. Kolejna strona. Klapka podnoszona do góry. Klucz i pod ten klucz też możemy tutaj umieścić w ten sposób zdjęcie lub na przykład w ten sposób zdjęcie. I też będzie dobrze. I na stronie okładkowej mamy kieszeń. Tak się prezentuje ten album. I teraz pokażę Wam drugiego maluszka. Drugi maluszek. Moment, wezmę, wyciągnę ciemniejszą matę, żeby było widać tą ciemniejszą matę na zdjęcia. I kolejny maluszek z papierów dziecięcych. Z tyłu oczywiście tylko mój podpis, na przodzie misio. Kolorystyka tego albumu jest taka, nie to chłopięca, nie to dziewczęca, jest i róż, jest niebieski, jest i beżowy. Starałam się nie nadawać takiego typowego charakteru, że tylko niebiesko, tylko różowo. To jest album na zdjęcia dziecięce, niezależnie od tego, czy to będzie chłopiec, czy to będzie dziewczynka. Dobra, zaglądamy do środka. Podobnie jak w poprzednim albumie, strona i bindowanie to jest jedno i cały układ stron tak się prezentuje, czyli każda strona i bindowanie jest jedną konstrukcją. Tutaj się pomieści naprawdę dużo zdjęć i musiałabym policzyć, ile to się zmieści. Mat nie oklejałam. Album ten jest zrobiony z grubszego papieru. Mat nie oklejałam, poza tym, że jest robiony na białej bazie, więc przyklei się zdjęcie. Wiem, że tutaj nie będzie widać, ale przyklei się zdjęcie i jeszcze będzie biała ramka, więc nie oklejałam już mat tutaj. Po prostu zostawiłam białe maty. Tutaj mamy taga, możemy coś zapisać. I tak, tutaj mamy belly band. Za belly band mamy wsunięte dwie maty na zdjęcia. I podobnie jak w poprzednim albumie, tych elementów dekoracyjnych jest naprawdę niewiele. Tutaj mamy kieszeń, za kieszeń mamy wsunięte maty na zdjęcia. Tutaj wsunęłam trzy maty, ale dlatego, że są tutaj pewne elementy później gdzieś tam w trakcie, gdzie można przykleić gotową matę albo przykleić zdjęcie. Zaraz Wam pokażę. Tak się prezentuje tutaj. Otwieramy do góry i na dół. I na przykład tutaj, tu jest taka piękna, ozdobna koronka. Ja już tutaj nie przyklejałam maty, ale zdjęcie można będzie przykleić tutaj i w poziomie, i w pionie. I dlatego tutaj nie wklejałam maty. Rodzice, jeżeli sobie będą sobie życzyli, to sobie przykleją wtedy zdjęcie tak, jakie będą uważali. Kolejna strona, tu mamy wodospad na 6 zdjęć. W sumie to zmieści się, coś mi tutaj klej został jakiś. Staśmy. Tutaj zmieści się nam 7 zdjęć. Klapka jest na 6 zdjęć. Jeszcze pod klapkami można tutaj umieścić. I podobnie tutaj też wodospad, tylko tym razem na zdjęcia poziome, też 6 kart. Czyli pomieści się nam 7 zdjęć. Kolejna strona, podobnie jak wcześniej, czyli możemy umieścić zdjęcie tutaj w pionie,
lub w poziomie. Otwieramy klapkę do góry, klapkę na dół. Mamy w ten sposób. Nie dokładałam grubości. Ten album jest i tak rozbudowany, też pomieści się dużo zdjęć. Tak samo tutaj strona i zdjęcie w poziomie lub w pionie. Kolejna kieszeń i też kilka mat włożonych. Otwieramy i pomieszczą nam się kolejne zdjęcia. I tutaj mamy też belly band. Za belly band włożone maty. I ostatnia strona okładkowa, czyli klapka do góry, maty, miejsce do zapisania czegoś. I tak się prezentuje drugi maluszek. Moment, to gdzieś było tutaj w kieszeni. I tak się prezentuje drugi maluszek. Tu musiałabym policzyć, ile zmieści się zdjęć, ale ogrom. Więc wiecie, to, że zostało Wam trochę resztek, wcale nie oznacza, że ten album będzie mały i pomieści mało zdjęć. Nawet takiego maluszka można zmieścić całkiem sporo zdjęć, do czego Was zachęcam i zapraszam. To na tyle i widzimy się w kolejnym projekcie. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, w jakiej kolejności będą wrzucane filmy, ponieważ jestem w tej chwili na kwarantannie, mam sporo czasu i korzystam z okazji. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo w ten trudny czas.